Wszelkie informacje związane z organizacją zbiórki wyjazdowej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce dla rodziców. Podane tam będą informacje dotyczące zarówno terminu, miejsca, jak i godziny zbiórki oraz planowanej godziny powrotu z kampu. Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, na której znajdziecie Państwo odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania. Zdaję sobie sprawę, że dzień wyjazdu jest bardzo stresujący dla dziecka, jak i dla Państwa. Dlatego w celu usprawnienia wyjazdu Państwa pociech na wymarzone wakacje proszę o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem w miejscu odjazdów autokarów do Tardy. Podróż na kamp trwa około 4 godzin i przebiega drogą krajową nr 7 Warszawa-Gdańsk. W miejscowości Glinojeck dziecko może dosiąść się do autokaru, jak również wysiąść w drodze powrotnej pod warunkiem, że zgłosicie to Państwo na 3 dni przed wyjazdem do biura obsługi klienta. Należy również zaznaczyć, że jest to jedyne dozwolone miejsce na dosiadkę dziecka na trasie podróży. Bardzo dużo pytań nasuwa się w momencie pakowania bagażu. Co się przyda, co zabrać, a co będzie zbędne? Warto, aby przy pakowaniu udział brało dziecko. W znacznym stopniu zmniejszy to problem rozpoznawania rzeczy przez dzieci. Proszę również, aby każda rzecz była wyraźnie podpisana. Wówczas tylko wtedy jesteśmy w stanie bardzo szybko odnaleźć właściciela zagubionej rzeczy. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z listą rzeczy do zabrania, która znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce dla rodziców. Lista ułatwi Państwu spakowanie bagażu oraz podpowie, jakie dodatkowe rzeczy należy zabrać w zależności od obozu, na który dziecko jedzie. Jeżeli chcecie Państwo przekazać jakiekolwiek informacje dotyczące dziecka wychowawcy lub kierownikowi, należy zaklejoną kopertę z informacją w środku przekazać kierownikowi autokaru. Kierownikowi autokaru można również przekazać podpisane leki oraz kieszonkowe w zaklejonej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz obozem, na jaki dziecko wyjeżdża. Od tego sezonu na kampie wprowadziliśmy zakaz posiadania i używania urządzeń elektronicznych, to jest gier, laptopów, tabletów itd. Urządzenia te pierwszego dnia, tuż po przyjeździe na kamp, będą odbierane uczestnikom i deponowane w sejfie kampowym na czas trwania obozu do dnia wyjazdu z kampu. Dlatego odradzamy pakowanie sprzętu elektronicznego z uwagi na ryzyko uszkodzenia w transporcie oraz na fakt, że będzie to jedynie dodatkowy balast w walizce podczas podróży. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.chris.com.pl.